Była sobie kiedyś lekcja biologii, która przekazywała wiedzę na temat różnic anatomicznych i wyjaśniała, skąd się biorą dzieci. Niezbyt na czasie. Tak właśnie pomyślała też WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, i przedłożyła standardy edukacji seksualnej, które we współpracy z Federalną Centralą Edukacji Zdrowotnej w Niemczech przerobiono na plan nauczania. Te standardy WHO mają zostać wdrożone we wszystkie przedmioty szkolne w całej Europie. Tylko na obszarze niemieckojęzycznym dotyczy to 15,6 milionów dzieci, które w przyszłości uczone będą obchodzenia się z wibratorami, kulkami waginalnymi, skórzanymi pejczami i kajdankami. Gdzie pasuje który przedmiot, jak urządzić dom publiczny, który zaspokoi potrzeby wszystkich ludzi o wszelkich skłonnościach seksualnych, to są te ważne zadania, którymi mają zajmować się dzieci. Nudne, często usypiające filmy przyrodnicze podczas lekcji mają zostać zastąpione przez filmy porno i zdjęcia pornograficzne, aby nauczyć dzieci odpowiedzialnego podejścia do nich. Dotyczy to uczniów od 12 roku życia. Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Dlatego WHO propaguje edukację seksualną już od małego, w przedszkolach i szkołach podstawowych. Wzajemne dotykanie się i zabawy w doktora mają zwrócić uwagę dzieci na zewnętrzne różnice. Wszystko o masturbacji we wczesnym dzieciństwie i o przyjemności z poznawania własnego ciała i narządów rozrodczych, jak i inne wątpliwe treści, można przeczytać w standardach WHO. Kto zaplanował wcielanie w życie tych innowacyjnych pomysłów? W Niemczech 5 autorów poradnika Pedagogika seksualna różnorodności, który ma służyć podczas lekcji. Należą oni do niemieckiego Towarzystwa Edukacji Seksualnej i połączonego z nim Instytutu, który według własnych wytycznych przyznaje znak jakości za edukację seksualną. Jego współzałożycielem i mentorem jest Uwe Zillert, profesor pedagogiki w Kilonii. Zillert jest propagatorem genderowej edukacji seksualnej, poprzez którą neguje trzy fakty związane z naturą życia ludzkiego: rodzinę biologiczną, heteroseksualność i łańcuch pokoleń. Powszechnie promowany program genderowy można przeczytać w serwisie informacyjnym Federalnej Centrali Edukacji Zdrowotnej. Ideologia genderowa, która kryje się za pedagogiką seksualną różnorodności, jest kontrowersyjna, ale nie nowa, mimo że dopiero teraz wlewa się do naszych szkół. Do przełomu doszło już w roku 1995 na konferencji w Pekinie. Jedna z uczestniczek, Dale O'Leary, streściła w swojej książce The Gender Agenda 5 tez, które cieszą się poparciem większości establishmentu ONZ-u. Pozycja trzecia na liście brzmi: na świecie potrzeba edukacji seksualnej dla dzieci i młodzieży, która zachęci je do eksperymentów seksualnych. Dlatego należy zlikwidować prawa rodziców. Dla dobra sprawy musi upłynąć trochę czasu i czas płynie. Kto nie zaakceptuje dla swojego dziecka tego rodzaju nauczania, znajdzie się wkrótce w tarapatach. Nieuczęszczanie na lekcje podlega karze, dzięki czemu również rodzice zapoznają się z kajdankami, których ich dzieci mają używać podczas lekcji. Nawet jeżeli wydaje ci się to absurdalne, taka jest rzeczywistość. Proszę wejść na naszą stronę internetową i przeczytać oficjalne standardy edukacji seksualnej WHO, wpisane w plan kształcenia Federalnej Centrali Edukacji Zdrowotnej. Prosimy o nawiązywanie kontaktów z nami i informowanie innych rodziców.